Siemka, witam Was po długiej przerwie w nagrywaniu. Podczas niej dużo się wydarzyło, o czym bym chciał opowiedzieć. Zacznę od tych dobrych informacji, a przynajmniej dla mnie na moim kanale bardzo szybko wzrosła ilość subskrybentów, za co bardzo dziękuję, ale także poprawiły się statystyki oglądalności. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ poświęcam każdą swoją wolną chwilę na nagrywanie i cieszy mnie to, że ktoś to docenia. Dziękuję również za donaty od kilku osób, ponieważ dzięki takiemu wsparciu będę mógł zainwestować w kamerę oraz inne rzeczy do nagrywania. Teraz parę słów o rybach z oczka oraz o tym, co się wydarzyło. Mianowicie ryby, które wyłowiłem z oczka, które chcę przebudować, wpuściłem do tego oczka, a w nim miałem również sporą ilość ryb po kilku dniach. Gdy wstałem wcześniej rano, zauważyłem, że ryby łapie przyducha, a nawet 3 sztuki zdechły mi, więc jak najszybciej je odłowiłem i wywiozłem do najbliższego stawu. Nawet nie myślałem o nagrywaniu, ponieważ i tak spóźniłem się przez to do pracy. Szkoda mi jest tych ryb, ponieważ hodowałem je już jakiś czas, a teraz nikt mi za nie zwróci kasy. Ale dla mnie najważniejsze było je uratować, niż miałyby się wydusić. Ale to nic, będę zarybiał oczko od nowa, a Wy będziecie mieli filmy. Teraz o tym, co planuję dalej. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza i między innymi to ona pokrzyżowała mi szyki z nagrywaniem. Druga sprawa jest taka, że musiałem pracować po 12 godzin i już nie miałem czasu. W poprzednią niedzielę byłem na rybach, ale dosyć, nie brały, to jeszcze wygnał nas deszcz z łowiska i nie chciałem wrzucać takiego filmu, który by Was nudził. Teraz przejdziemy się do mojego drugiego oczka, żebym Wam pokazał, na jakim etapie jest przebudowa. Widzicie, za dużo się nie zmieniło od poprzedniego filmu, tylko tyle, że naprawiłem płot oraz namknąłem ziemię. Tak jak obiecałem, wrzucę film z przebudowy, w którym podam wszystkie ważne rzeczy, na przykład jakie koszta wyszły. No ale za tym filmem będziecie jeszcze musieli troszkę poczekać, aż nie skończę. Jeśli pogoda dopisze, to myślę, że jest to kwestia tygodnia. Jutro wybieram się na ryby, na nowe jeziorko, gdzie jeszcze nigdy nie byłem i postaram się nakręcić jakiś film fajny. Z tym, że pogoda jest kiepska i nie wiem, czy ryby będą brały, wszystko się okaże. Na koniec jeszcze raz dzięki za suby, lajki oraz wspieranie kanału donatami. Pozdrawiam, widzimy się niebawem.